Siemanko moi drodzy, ja jestem Maki. W dzisiejszym odcinku pójdziemy sobie do Netheru. Tak jak obiecałem, odcinek trochę spóźniony, ponieważ zrobiłem sobie taką przerwę od nagrywania. No i patrzcie, co zdobyłem w ten czas. Totem nieśmiertelności. Znalazłem taką wieżę tych złodziei, ale w wiosce. I był tam ten gość z tym sztandarem na plecach. Jak go zabiłem, to był ten napad ich i przez ten napad zdobyłem tak tyle pszenicy, bo tam z wioski zabrałem. Znaczy te belesiana zabrałem i potem to przerobiłem na pszenicę. Szczęście oceanu wędkę, czyli bardzo dobrą wędkę, można nią złożyć diamenty. Tutaj wędka klątwa zniknięcia, nie bardzo wiem, o co chodzi z tą klątwą zniknięcia. Tutaj jeszcze królicza łapa, to akurat mniej ważne. A siodło, tutaj siodło to już jest na koniu od bestii zasadniczej. Siekiera od tego, a zabiję też windikatora, tego co przywołuje te takie te małe takie latające coś z tym, z żelaznym mieczem i tego villagera z tym, z no z siekierą. A i musiałem mieć nowego psa, ten ma niebieską brożę, ponieważ tamten zginął. Nie, teraz każdy by sobie pomyślał, że w tej walce, ale to nie w tej walce. Po tej walce wracałem do domu i ten pajac spadł i się zabił. No i teraz pójdziemy sobie do Netheru, tylko trochę jeszcze nowego. A, mapę odkryłem. Nie, to jest stara mapa. Gdzie ta nowa, a nowa już jest, nie wiem gdzie jest nowa. Zrobiłem taką samą, tu gdzie jest dom, tylko większą. I tutaj będziemy sobie robić taką wielką mapę. No, zajmie to mi 2 tygodnie, ale co tam? A, zdobyłem w wioskach ten, gdzie to jest? Ten, no, gładki kamień, nie wiem gdzie go teraz mam. Ale to już nieważne, o tutaj jest. I zrobiłem sobie te płytki, no i jest. Tutaj stojaki na zbroję, tutaj kolorowa, skórzana. Enchantowana, bo zdobyłem w wiosce, a potem na statku. Jakby co na tym statku, co byłem, nie było mapy skarbów, nie wiem czemu. No i tutaj to, co mam na sobie. Dobra, i teraz krzesiwo mamy. To możemy... Bo krzesiwo po to, żeby... Bo już odpalony jest portal, ale krzesiwo mam... A, to jeszcze to mam. To coś, wędzarki tutaj. Tu piece, tutaj ten stół kartograficzny. Dobra, jeszcze itemów ze skrzyniek do magazynu nie przenosiłem, ale zrobię to za niedługo. No, i krzesiwo nam się przyda, jak nam gaz zniszczy na przykład tego portal. Dobra, oby nas zrespiło blisko twierdzy. Dobra, 3, 2, 1. Najgorzej. Jakieś dziurze mnie zrespiło. Dobra. Kwart trzeba wykopać. Przyda się. Okej, tyle. Tyle. No i że mam 16 kwarców. Dobra, nieważne. Co to się stało? No, postaw. Dobra. Okej, wyszliśmy na powierzchnię chyba. No, raczej nie. Kwarc nam się przyda chyba głównie do mechanizmów, bo będziemy robić mechanizmy. Takie fajne ze strzałami, że jak tam nadepnie jakiś, powiedzmy, szkielet, no a
płytkę, albo przez linkę przejdzie, to z dispenserów polecam na niego strzały. Tylko będę potrzebował bardzo dużo piór, więc sobie zrobimy taką zagrodę z kurczakami i będziemy je tam zabijać trochę, żeby mieć pióra. A, jeszcze zapomniałem wspomnieć, mam cały enchant już skończony, ale to nie zbierałem skórę, tylko po prostu książki miałem z wioski, bo niszczyłem krzew. Ja pierdzielę, czy ja serio jestem w jakimś beznadziejnym cave'ie, teraz jestem tak jakby w dupie. A Boże, dobra, czas się wykopywać. Ja pierdzielę, ale będzie kopania. Nie może bym się kopał tak do góry. Boże, nie wiem, czy to ma chociaż w ogóle sens. Takie kopanie. Kolejny kwarc. O! Czyżbym ja słyszał szkieleta? Tak, chyba słyszę szkieleta. Hobla mam między innymi do tego, żeby się gdzieś podbudowywać, robić jakieś mosty. Bedrock? Ja pierdzielę, się zaraz dokopałem do sufitu netheru. Ja pierdzielę, nie no, serio. Myślałem, że tak obok twierdzy zrespię, wszystko bardzo ładnie, fajnie. No Boże, się zrespię w jakimś dupie ciemnej. Dobra, nie. Kopiemy się w dół. Dobra, mamy to. Jest tu coś. To kurde, mogę tak od razu, nie no, nie wierzę w siebie. Ty jak ja tam mam niby zejść? Nie chcę tam skakać, bo potem nie wyjdę stamtąd. Dobra, ciu. O kurde. Co to? Nie, 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 serio. Czekajcie, tu jest jakiś cave, jak to jest? Kto prowadzi do mojego portalu? Ty, no tu jest kwarcu. Nie, dobra, dupa, nie chcemy się tym iść. Potem może wykopię to kwarcem. Znaczy, co? Wykopię ten kwarc, jak będę to potrzebował. Znaczy, nie tak potrzebuję, ale... Ty, gdzie to jest niby teraz wyjście? A, tutaj, okej. Okay. Ja pierdzielę. Pigment se tam stoi.
Teraz pytanie, czy tu się da wyjść chociaż. Dobra, da się. Jak mam krypę, to sorry, bo nie wiem czemu mam. Dobra. Dobra, nie buduję tego kistem. Grzyba mam. Ja pierdzielę. Gdzie ja jestem? Co, że jest? Tam. Dobra, nie wiem, nieważne. Zamknij ryj. Ja nie mogę, serio. Tutaj pigmeny i magma cube. Kolejny pigment. Co to jest? Ten netherrack, dobra. Glowstone, nie wiem czego kopać. Co najdziwne, że tu nie ma jeszcze żadnego gazu. A dobra, to jest twierdza. Przynajmniej mamy twierdzę. Szczur daleko, ale przynajmniej jest. Kurde, nie chcę mi się walczyć z tymi pigmenami. W twierdzy będę z nimi walczył, bo to ich jest za dużo trochę. No chodź. Na bug nie dostałem, no oczywiście nie dostałem żadnego magma cuba. Cuba? Magma kremu, czy jakiś tam. O, ja pierdzielę już blazy. W sumie dobrze, ale szkoda, że już chcą, żeby ze mną walczyć. Co? Kuźwa, to jest tak ciemno, że muszę co jedną kratkę dawać pochodnie. Co? I zrobić nowy kilow muszę. Jezu, jak ten brez się drze. Ja pezamknę. O Boże. Ty, czy on się tak musi drzeć? Nie wiem, wy może tego nie słyszycie tak głośno, ale ja gram na słuchawkach i to jest tak głośne, że... Ty no nie, jak ja się tu mało niebie wkopać? Mam nadzieję, że ta twierdza jest tego warta. W sensie mają tam być diamenty. Albo inne fajne itemy. Jakieś gówno typu, nie wiem. O. Dobra jest. Chyba. Oj, nawet jestem w tej części, co... są skrzynki. Dobra, tam pójdę potem. Najpierw idziemy tu. O kurde. Patrzcie, koło my tu mamy. Dobra, kości nam do. Serio, liczyłem, że dostanę czaszkę. Dobra. Dobra, przynajmniej mamy coś normalnego. A czy w sumie tak nie za bardzo, ale. Dobra, walić mamy przynajmniej żelazo i złoto. Ty, gdzie oni się tak drżą, bo. A chyba nade mną, dobra, nieważne. Albo pode mną? Nie wiem, zaraz sobie to sprawdzimy. Ty, jak on się drze, ten gość. Tędy pójdziemy. Już dokończę ten kill-off. Dobra. Czekaj, jeszcze pochodnie. Ty, więcej tego.
Dobra. Tam nic nie ma, dobra. No. Okej, tam jest jakieś też przejście. Najpierw pójdziemy sobie na tył. Okej. Dobra, teraz to trzeba wykopać. No, jest skrzynka. Ty, no nie, takich badziewi to naprawdę. Siodło wezmę, ale nie wiem, czy jest mi potrzebny zbyt, bo tak średnio mi potrzebne jest to. To siodło. Dobra. Nie mam w ogóle kwarcu. Co? Prawie jest tak kwarcu? XD. Piasku dużo już nie potrzebuję, ale nakopię sobie tych brodawek, czy co to jest. O Jezu. Wielkie to. Tam coś jest. O Boże, szkielet. O, ja pierdzielę. Mam takie... Mam taki pomysł, żeby to zabudować. To jak ja nie lubię czegoś takiego, ze wszystkich stron coś się drze. Jakiś potwór. Ja nie wiem, czy to zaraz mi gdzieś nie wyskoczy. Czekaj, dostałem magma. Tak, dobra, dostałem. Ja pierdzielę. O Boże, tam jest Blaze. No. Ty, gin. Ty, ile tego? Co? Dam za chwilę wrócę do tego Blaze'a i szkieleta. Dobra, tu nic nie ma. O, siema. Mogę jeszcze iść? Nie. On tu wyjdzie. Ty, no chodź tu. Ja mi tego nie pochwalaj. Dobra, za bezpieczeństwa. Pałka jest? No, oczywiście, że nie ma. Dobra, co to? A. No dobra, mamy skrzynkę. Kurde, bo mi zaraz węgla braknie. Jezu, ale dobra, to kwarc. A, złoty miecz. O takich właśnie gównach mówiłem, że takiego czegoś nie chcę. Bo po co mi złoty miecz? Złoty miecz to jest najgorszy miecz. To jest gorsze niż...
niż drewniany miecz. Serio. Znaczy, demet ma może większy, ale wytrzymałość ma dużo gorszy. Ma 30 coś, a ten drewniany ma 60 coś. Ten się uderzy, tyle może przetrwać. Dobra. A tu co? A tu dziura. Dobra, zabijamy to. Ty, jak to bije? Ty, jednak ten miecz taki nawet nie zły, ale i tak żelazny lepszy. Nie biorę tego. Ty, w sumie może bym to wziął i sprzedał wiladerowi jakiemuś, ty, może by się tak dało. Biorę. A to stwierdzę z dupna. Muszę trochę przystopować nad no, zwalaniem tych pochodni, bo mi zaraz braknie normalnie. Ty, no nie gadaj, że ten szkielet zniknął. Chcę walczyć z szkieletem. Skrzynka. Dobra, do tego skrzynki. Ja tu po prostu będę zaznaczać, że gdzieś byłem. Ty, no ile tych zbroi dla konia. Dobra, to jest ostatnia zbroja, jaką biorę. W ogóle ostatnie cokolwiek, co biorę. Będę znowu musiał wyrzucać coś, o Boże. Okej. Tu jedna marna, beznadziejna sprawa. W ogóle to ja nie chcę już tych zbroi dla konia. Nie chcę tego. Tak samo. No dobra, jedno siodło sobie zostawię. To mi się może przydać do karmienia psa, bo ostatnio pies miał bardzo mało życia, jak walczył z tymi i prawie po prostu zginął, ale potem go uleczyłem i jak go uleczyłem, to padł i zdechł. No ale trzeba to mieć to mięso, żeby go karmić, bo nie będę marnował mięsa. Ty, dwie skrzynki, nice. I pig będzie. Ty, no. A pierdziela. Znowu zbroja dla konia. Tu muszą być diamenty, naprawdę. Kiedyś jak gręcę w Minecrafta, znalazłem w Netherze 19 diamentów, Boże. 19 diamentów w jednej twierdzy. A tutaj kurde ani jednego nie można znaleźć. Ja pierdziela. Ty, no nie gadaj, że to już jest koniec. Nie, jeszcze nie. W bok można iść. To znowu badziewie. Co mi złoto nie takie, a Boże. Ty, co ja zrobiłem? Dawaj pałkę, dobra, jest, mamy pałkę. Czyli już możemy robić mikstury, ale ja chcę więcej tego. Dobra, nie ma nic. Ja no nie wierzę. I to jest niby koniec. O, pigmen. Idę do niego. Tam nie ma prze... Nie, no jest wszędzie przejście, no ale... Co to było? Co to? Szkielet? To gdzieś tu chyba. Bo my jeszcze mieliśmy tam prosto. Do tyłu poszło, jest jeszcze prosto, dobra. O nie, gaz! Słyszałem tego, takie jęczenie dziwne. Boże. O! Dobra. To coś to jest dobry znak. Bo to coś mówi, że to.
Zawsze przy takim czymś jest potem spawner blaze. Czyli dobrze. Jakby się skończył pochodnie, to będzie lipo. Mógłbym w sumie wziąć więcej węgla. Dobra, mamy spawner. Dobra. Tutaj drzwi. No strzelaj. Serio, dalej jedna pałka. O, trzy się zrespiły. No strzelajcie. Ty, spokojnie, z tym ogniem. Ty, no i dalej jedna pałka, o co to chodzi, ziom? A, super. Nie pal tutaj nic. Ty! Ty, no nie uciekaj, ja pierdzielę. Gin. Nie trafiłem co. O Boże, wyrzuciłem kuszę. Ty, idę. Ty, ile? Czterech ich jest, ja pierdzielę. Kuszę wyrzuciłem, oddajcie moją kuszę, bambiki. Muszę odzyskać moją kuszę. Ty, no i ich się tu respi coraz więcej, no. Nie, no ja tej kuszy nie odzyskam, trudno. Serio, nie da się. Ja pierdzielę, moja kusza oddała się do śmieciu. Jeszcze gaz gdzieś drżeria. Boże święty, co to jest za rzeź? Jest tam tyle, że to ja po prostu nie, serio. Chyba odpuszczę tą kuszę, bo naprawdę, zrobię sobie nową. Nawet ja chyba mam jedną kuszę w domu. O Boże, jaka to jest rzeź, ile ich jest? Ja pierdziela, a ja ich nie mam jak zrobić na dystans. Możliwe, jedyne co ja mogę zrobić, to cisnąć mieczem. Ty, ja mogę zniszczyć przecież spawner. Ty jak? No jak? Ciekawe jak. Nie przydałaby się ta zmiksura odporności na ogień. Ja pierdzielę, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć ich tu jest. W życiu nie widziałem tyle blaze'ów naraz, serio. Ogarnijcie się ludzie, co wy odwalacie. Nie, wiedziałem.
fuck. No bo nie, serio, ten Nether jest przesrany. Nie, dobra, ja to odpuszczam. Ta kusza i tak na pewno już jest spalona, więc nie ma co. Ja, nie, naprawdę. Ich tu jest tyle, ja ich tyle zabijam i mam jedną tą pałkę. Kurde, no jak się zrespi więcej niż 3, na przykład 4, to potem już jest przesrane. Jak nie zabijesz, to się zrespi kolejny. No i nie, no się nie da po prostu potem. Jezu, straciłem kuszę, boże. Dobra, trudno. Idziemy wejść tu. Tutaj chcę... O dobra, mam jakiś spawner. Dobra, jest spawner. Tutaj nie mogę dać ciała. Tutaj się muszę ich pozabijać. Ty, no, ja tu dam to oświetlenie, żeby oni się tak... Żeby respili się, bo oni się respią zawsze. Nawet jak jest dużo światła. To... Po prostu, żeby się nie respiło tak dużo. A to się ich respi mniej, jak jest jaśniej. Ty, jak oni mnie podpalili, czy ktoś mi to powie? Win? To i dalej nie mam pałki, nie. To jest niemożliwe, serio. Ja pierdzielę. Dobra, dziękuję. Ja chcę jakieś 5. Dobra, teraz zrobię cięcie i widzimy się za chwilę, jak będę miał tego 5, bo to już po prostu za długo trwa. No jak widzicie, teraz jestem już w domu, w magazynie jestem. I mam 3. Nie chciało mi się po prostu, bo tak długo to trwało. Dobra, nieważne. Teraz pójdziemy sobie do craftingu i zbudujemy nasz statyw alchemiczny. Zawsze jak gram na survival, to buduję takich 3, żeby więcej mikstur naraz zrobić, ale ja teraz chcę jeszcze z tego zrobić to, bo nam to będzie potrzebne do różnych mikstur. Dobra, teraz jeszcze oprócz tego potrzebuję zrobić skrzynię. 2. Dobra. Albo nawet nie tak. Zrobimy to w inny sposób. To zniszczę. Nie mam siekiery. A jeszcze to coś zrobiłem i to jest spoko nawet. Dobra, nieważne zresztą. To muszę też zniszczyć. Czyli co ja zrobiłem? To jest ta, no, obdarta kora. Kora czy kłoda? Kłoda. Dobra, ten piasek dusz. Dobra. To jeszcze to, to. Tutaj ogólnie wszystkie takie alchemiczne i netherowe rzeczy, no oprócz oczywiście tego. Dobra, no, po co tu kogoś ma iść? Nie, czekaj, co tu jeszcze mam alchemiczne? Już nic chyba. Dobra. Tutaj jeszcze tutaj do kamienia. Boże, to. Okej. Okay. Nie wiem jak mam szkło, ale pewnie nie mam, to sobie zrobimy butelki. Od razu. Butelki, to szkło. Szkło. Mam tu gdzieś szkło? Nie mam. Nie widzę jak na razie. Mam szyby, ale potrzebuję szkło.
No, konia mam. A i tam jeszcze w tamtą stronę, tam. W tamtą stronę jest ten świątynia taka podwodna i tam też sobie pójdziemy, ale to dopiero w przyszłości. No, okej. W tych plecach jest coś? Kurczak. Dobra, mniejsza o to. Woda. Jeszcze musimy sobie zrobić wodę. Mam wiadro z wodą w piwnicy. Ty. Dobra. Zastanawiam się, nie wiem, piszcie w komentarzach, czy zrobić tutaj kamienną, czy zostawić taką podłogę, czy zrobić może z tego, no, kamienia, znaczy albo z netheraku, albo z cegieł z netheru. Dobra. I zrobię, tutaj będzie woda. Dobra, jeszcze to coś, czego szukam, jest chyba, nie, to nie. Ale, a tutaj w ogóle sobie zrobiłem taką dom, nazwałem tę mapę. Tutaj dom jest, to jest tylko mapa, tylko domu, a jeszcze zrobimy sobie taką mapę, gdzie będę miał okolice. To może być ta, co, okolica, dobra. Gdzie to jest? Dobra, mam. Mam więcej zgniłego, mam więcej, mam 10 zgniłego mięsa. A tu jeszcze coś jest? Tu jeszcze dwa, ale dobra, walić. Jeszcze nie wiem, sobie chyba w poprzednim, czy w następnym odcinku, albo poza odcinkiem sobie zenchantuję zbroję. Znaczy zrobię sobie nową zbroję, bo ta jest nadniszczona. I ją zenchantuję, bo mam 30 level. Tutaj mogę enchantować też na 30 level, widzicie? Dobra. I teraz tak, tutaj, tak, okej. No. No a to na tyle w tym odcinku. Jeśli film Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, subika z dzwoneczkiem i do zobaczenia w kolejnych odcinkach i cześć.